Witam Państwa niezwykle serdecznie. Dziś wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Włodzimierz Szaranowicz. A tymi słowami przywitał Państwa oczywiście Dariusz Szpakowski. No zawsze rola faworyta jest niewygodna. To prawda, ale widzę u nich chęć walki. Po zwycięstwie w pierwszym meczu tego sezonu drużyna gości na pewno zechce zdobyć komplet punktów także i w dzisiejszym spotkaniu. Zobaczymy, Darek, co na to gospodarze. Rozpoczynamy, mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Polański. Kolodziejczak. Adrian Mierzejewski. Opłacił się pressing i rywal za linią. Rachwał. Kupisz. Reina, Adam Banaś, Poźniak, Rachwał, Adam Banaś, Rachwał, Kupisz, Traore. W ostatniej chwili przejęli. No, łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki. Kupisz. Traore. Kupisz. Adam Banaś. Rachwał. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Dobre podanie. Jest dośrodkowanie. Poźniak! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. A teraz przy piłce Podolski. Dostrzegł partnera. Cudownie dograł! Ale strata! Rachwał. Na Moinesu. Traore. Poźniak. Adam Banaś. Widanow. Kupisz. Rachwał. Kupisz. Poźniak. Adam Banaś. No, bez wątpienia, wiele obiecuje sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. Lubi atakować, ale zarazem jest bardzo skutecznym obrońcą. Kupisz. Długo rozgrywają piłkę. Ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Jest! Znakomicie! Może nie jest to porywające spotkanie, ale prowadzą. To prawda, tę nudę przerwała bramka. Piszczek. Dobra okazja. Piłka w siatce. Brawo. Remis. Mamy powtórkę tej bramki. No, powiem szczerze, że odpowiedź wspaniała.
Tracona bramka podziałała na nich jak płachta na byka. Poźniak. Widanow. Pereira. Piłka w pole karne. Szansa! Piękna interwencja. Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Rachwał. Na Moinesu. Kupisz. Janusz Gancarczyk. Poźniak. Czy utrzyma się przy piłce? Kupisz. Adam Banaś. Wymieniają piłkę między sobą. Groźnie, ale zdążyli na czas. Koniec pierwszej połowy. Na razie koniec emocji. Mamy remis. Drużyny schodzą na przerwę, a wynik jest remisowy. Że obu drużyn za mało jest chyba wiary, że można pokonać przeciwnika. I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Kapitalne przejęcie przez Błaszczykowskiego. Pereira. Kolodziejczak. Adrian Mierzejewski. Piłka wyszła na aut. Brawo, obrońca przejmuje piłkę. Sędzia odgwizduje zagranie ręką. Do kogo zagrywał? Aut dla rywali. Trwa druga połowa spotkania. Remis. Trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Adrian Mierzejewski. Polański. Radosław Majewski. Przy piłce wspaniały drybler. Fantastycznie radzi sobie w sytuacjach 1-1. To musi być gol! Ach, mało brakowało, a zdobyłby drugiego gola w tym spotkaniu. Świetnie znalazł się w tej sytuacji. Bramkarz po raz drugi nie dał się zaskoczyć. Jest szansa. Dobrze zablokował. Rachwał. Pawłowski. Adam Banaś. Pawłowski. Poźniak. Kupisz. Reina. Poźniak. Brawo, ładnie podał. Podaje z powrotem. Ciekawie się to rozwija. Obrona wybiła piłkę. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ach, kapitalne podanie.
Czy to wykorzysta? Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Obrońcy dali się oszukać. Wydawało się, że będzie gol, ale jednak minimalnie przestrzelił. Poźniak. Traore. Rachwał. Kupisz. Rachwał. Poźniak. Na Moinesu. Ależ piękne podanie. Dobre dogranie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Rachwał. Na Moinesu. Poźniak. Od dłuższego czasu utrzymuje się wynik remisowy. No ale końcówka będzie pasjonująca. Reina. W samej końcówce mieli szansę, no ale niedokładne podanie. Dobrze dograł. Dobra interwencja obrony. Zdążył w ostatniej chwili. Reina. Widanow. Rachwał. Reina. Adam Banaś. Widanow. Koniec spotkania, nie ma zwycięzcy. Mecz zakończył się remisem. Koniec ciekawego w sumie spotkania, remis. Mimo tego, że jedna z drużyn znacznie rzadziej była przy piłce. Jedna miała ją dłużej, ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, jak się ma piłkę, co z nią zrobić. Dziękuję bardzo, kończymy. Dziękuję ci, Włodku, za wspólny komentarz. Żegnamy się z Państwem.